Uszanowanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym tytule z listy czy z serii darmowej gry na Steam. Tym razem jest to Fallout Shelter i jest to bodajże już druga chyba gra, którą przedstawiam, która trafiła z wersji mobilnych na wersje stacjonarne, PC-owe, na wersję Steam. Załóżmy sobie może nowego Walta. Dobra. Damy jej tam nazwę, znaczy nie no, numerek 007 może. Albo nie, 96. Albo wiem, inaczej wiem, tu się moja narzeczona ucieszy. 15 września. Create World. Dobra, pominijmy, to jest historia o tym, jak to w Falloutie przez ten wybuch czy walkę nuklearną ludzie schowali się do takich właśnie schronów, tudzież shelterów. Mamy kilku duelersów, w sumie nawet więcej niż kilku, ale widzę, że nawet chyba samouczka nie mamy. No dobrze, w takim razie najważniejsze na początek jest wybudować trzy rzeczy, czyli Living Quarters, tam będą się ludzie mnożyć, rozmnażać, Power Generation, Generator, to jest prąd, elektrownia w zasadzie. Dinner, to jest miejsce, gdzie będą jeść, czyli posilać się, i water, czy nawet tworzyć posiłki dla reszty osadników, i water treatment, czyli wodociągi, coś w ten desy. I teraz tak, ważne jest, żeby rozplanować sobie to dość konkretnie i dobrze. Okej, okay, tipsy, nie potrzebujemy tipów. Żeby rozplanować sobie to dobrze w głowie na początek, czyli wiadomo, że na przykład power generator damy sobie tutaj, a z kolei dinner damy sobie na przykład obok, i na przykład water treatment, cholera, damy sobie tutaj, i jeszcze living quarters zdajemy sobie tutaj. Co jest ważne, ludzie, którzy mają jakby uczestniczyć w tych tutaj, w tych miejscach, nie uczestniczyć, tylko pracować w tym danym miejscu, powinni mieć rozwiniętym P, czyli Perception, tutaj S, czyli Strength, tutaj A, czyli chyba Agility, a ci tutaj powinni mieć charyzmę, bodajże, jeśli się nie mylę. No ale dobrze, jak to sprawdzić? Patrzymy sobie na ludzi. Ich tutaj drzewka S. S był tutaj, wyżej, więc ma S5. Bardzo dobrze. Ta pani jest na E. To pominijmy, bo nie pamiętam co to ja. A to jest Agility. Dobrze, pani idzie tam. E to chyba nie ma wielkiego znaczenia, ale zostawimy panią jeszcze tutaj. Pan ma I, to też nie pamiętam co dodaje. A, czyli Agility, dajemy ciebie tutaj. Ty jesteś P, czyli Perception, czyli niżej idziesz. Pani co ma ciekawego? Wy już w sumie jesteście wszyscy przeciętni. Więc damy sobie, aha, tu nawet minus 2 nam dasz, to nie, charyzmy, dobra, damy sobie jedną babkę, jednego faceta gdzieś tutaj. Aha, oni będą nam się rozmnażać. Dlatego warto też im dać jedno nazwisko, żeby potem się nam to nie myliło. Dobrze, czyli teraz tak, 2 i 2, ty idziesz tu, nie, inaczej, jeszcze raz. Ty nadajesz się i tu, a ty nadajesz się w sumie nigdzie. Więc pójdziesz na razie na dół, wy pójdziecie tutaj. Na jeden taki segment, na jeden, warto mieć dwóch. Nie więcej, nie mniej. Na segmentów 2, 4, na segmenty 3, 6, czyli analogicznie więcej. Tu sobie zmienimy twoje nazwisko. Będziesz się nazywał Albert Mrotek. A ciebie nazwiemy Monika Mrotek. A to wszystko po to, żeby tam było łatwiej, jak oni będą się rozmnażać, dzieci automatycznie będą dostawały nazwisko Mrotek, żeby potem nie było patologii. Dobrze, co tu robimy? Generalnie w tym momencie nie dzieje się już nic ciekawego. A tu jeszcze mamy chyba skrzynkę do otwarcia. Tak jest, czy skrzynkę nie, ale mamy coś do przyjęcia. Level up one waller i successfully rush one room. Czyli rush, to jest rush. Tutaj na górze mamy wskaźniki elektryczności, zapotrzebowanie w jedzenie i zapotrzebowanie w wodę. Widzicie tutaj takie kreseczki, czyli to jest takie minimum, na które możemy spaść. Jak spadniemy niżej, będzie lipa. Jeśli jesteśmy ponad, lepiej.
Jest opcja Rush. Generalnie dostaniemy 10 jednostek prądu, co tam chyba 2 minuty. W tym momencie jest minuta 20. Możemy to przyspieszyć. Jednakże mamy 33% szansy na powstanie jakiegoś wypadku. Wyjdą robale, będzie pożar, różne rzeczy mogą się dziać, ale spróbujmy. Sukces! O, a jak zbierze się automatycznie samo, bez niczego, ten czas minie, klikamy i dostaniemy jedzonko. Ale możemy je również zraszować. Sprawdźmy. Failed. Pożar czy robaki? Nie, pożar. W momencie pożaru czy jakiegoś incydentu nie możemy robić nic innego jak gasić ten incydent. Dobrze, ale teraz wróćmy do poprzedniego pokoju, gdzie udał się rush. Ktoś tu jest, że jest plus jeden? Jest. Kolejny rush jest jakby, ma większą szansę na niepowodzenie, więc lepiej unikać takiego stanu rzeczy. Zraszujmy może jeszcze wodę, bo wody nie mamy w sumie zbyt wiele. Może się uda? Udało się. Super. Ale otwórzmy sobie jeszcze skrzynkę. Skrzynki nieraz dają ciekawe rzeczy, na przykład ciekawych dwellersów. To jest bardzo ciekawe. Ciekawych, czyli lepszych, takich unikalnych. Caps, no mogą być nieprzydatne na tym etapie gry. Jadia Buttercup. Nie wiem co to jest w sumie, wiecie? Ubiór. O, i dużo pieniążków. Co daje nam możliwość rozbudowania poniekąd. Czym ty się w sumie tu charakteryzujesz? W sumie do niczego się na razie nie nadajesz, ale przyjmiemy ciebie. Aha, musimy mieć więcej living quartersów, czyli gra nam sugeruje, że powinniśmy mieć jeszcze więcej pokoi mieszkalnych. I zbudujemy je tutaj i ty przyjdziesz sobie tutaj. Co możemy budować? Na razie nic, potrzebujemy 12 dwellersów do magazynu albo do midbay. Dobrze, ale może rozbudujemy sobie power generator. Rozbudujemy sobie dinner room i rozbudujemy sobie water trading. Dobrze. Czyli możemy sobie jeszcze rozbudować living quarters tutaj, żeby oni nam się tu nie gnieździli. Aha, ale brakuje nam prądu do oświetlania takiej ilości budynków, więc pójdźmy sobie wyżej. Może nawet zraszujmy. Failed, cholera. Tak miało być. Dobrze, ale niech to się tam dzieje, ja mam to gdzieś. Tutaj jeszcze spaczmy. Klikniemy sobie na jakiegoś ludka, nieważne jakiego, mamy ubiór. Możemy mu dać ubiór. Ten na przykład daje Perception plus 4. Perception nadaje się, pamiętam dobrze, chyba do wody. Więc jak założymy Perception plus 4 bluzka temu gościowi, to on będzie pracował lepiej, ale załóżmy lepiej jej, bo ona się w sumie... To jest męski strój, czy ja go założyłem? Tak, to jest męski strój. Dobrze, zatem on dostanie ten strój, będzie lepiej pracował. Tutaj jakie rzeczy, czym ma atakować, czym ma się bronić. Póki co nie mamy nic, więc nie mamy niczego. No i pet zwierzę najczęściej przydaje się do ludzi, którzy mają na zewnątrz chodzić i nam tutaj zdobywać jakieś surowce. Możemy ich oczywiście wysłać, ale istnieje możliwość, że umrą przez radioaktywność, tak? To są, aha, to są Nuke Cola, czyli te premium usługi, których nie potrzeba naprawdę w tej grze. Procenty tutaj w górnym lewym rogu to nic innego jak poziom zadowolenia bądź niezadowolenia naszych mieszkańców. Jest teraz na poziomie 68%, ale to jest dobre, bo zaczęliśmy od 50% i będzie się im tu podobać, ale jeśli spada na przykład prąd, no to wiadomo, to jest lipa dla naszych tutaj dwellersów. Przeniesienie może być ciebie tutaj, w czwórkę bądźcie tutaj. A, bo będzie lipa. Musimy zraszować. Nie widzę innego wyjścia. Musi się udać. Jest. Mamy prąd. I poziom zadowolenia znowu rośnie. Czym ty się tutaj charakteryzujesz? Charyzmą większą. Większą nawet niż ten facet. Więc facet, ty może idź sobie... Jedzonko rób. A ty facet idź tutaj. Ale tobie, chłopie, zmienimy imię, bo coś nie może być Albertem Botek, tylko Przemek Przemowski. Dobra. Aha, ale ty będziesz Albertem Botek, bo nie chciałbym, żeby moja narzeczona się z jakimś innym tam... No wiecie. Dobra. I teraz większa szansa, że dzieci będą mądrzejsze. Jeśli z charyzmą jakimś innym drzewkiem umiejętności się spotyka, czyli na przykład tutaj charyzma z E, to dziecko będzie miało prawdopodobnie duży poziom E.
Levelujemy ich up. Poziomy wyżej, no to też dostajemy kapsy. Poziom zadowolenia wzrasta, dostaliśmy skrzynkę. Otwórzmy sobie ją. Dobrze, otwórzmy sobie tą skrzynkę. Uwaga, a w niej? Toy car, okej, okay, może być. Water, bo to zawsze się przyda. Kapsy zawsze się przydadzą. Formal wear, okej, okay. I kapsy, znowu 500. Super. Mamy dużo kapsów. Formal, co nam daje ten formal cały śmieszny? L, nie pamiętam do czego było. Naprawdę nie pamiętam, jest troszkę lipa. Bo tam zabrało się już jedzonko. I tak, no żeby rozbudowywać więcej budynków, ojejku, rozbudowywać więcej budynków takich jak storage room, czyli magazyn, medbay to jest jakby jak tam przychodnia, szpital, science lab, czyli do naukowców, laboratorium i inne takie pierdoły, potrzebujemy określoną liczbę dwellersów, czyli widzicie, maksimum to jest 100, bo to jest 100 Nicola Butler. Aha, a to są jakby lepsze te rzeczy do dawania prądu, wody i jedzenia, jak widzicie tutaj, nie? Na przykład New Cola daje jedzenie i wodę, więc w sumie jest najbardziej opłacalnym miejscem. Ale tak, Medbay pozwala wynajdywać szczepionki i chyba odtrutki nam, oczywiście, co jest bardzo fajną opcją. Nie, Medbay daje tylko szczepionki, a to daje odtrutki, okej. Siłownia pozwala nam ćwiczyć siłę, ale to są różne inne miejsca, to na przykład inteligencja będzie na pewno, tutaj siła, tutaj też chyba siła. Tutaj outfit workshop, czyli będą robić tam stroje, co też jest spoko. O, mamy kolejną panią. Czym pani się charakteryzuje? Ma pani dużo i, ale i w sumie nam nie jest aż tak ważne, nie jest nam tak potrzebne. I chyba mamy 11, czyli możemy zbudować, a nie, potrzeba 12 na storage room. No trudno, no trudno. Wody mamy wystarczająco dużo. Jeszcze ze skrzynki nam zostało, ale widzicie, z prądem mamy dość spory problem. Zraszować, no nie, szansa na niepowodzenie jest dość spora. O, tutaj nam się robi baby w tym momencie. Albert. I Monika powinna mieć brzuszek mały. I ma brzuszek! Będzie miała dziecko! No właśnie. I co, no i w ten sposób musimy sobie to rozdzielać. Tu niestety nie siadło mi dużo ludzi z S, czyli z siłą, więc musimy się przemęczyć z taką minimalną ilością prądu. Ciebie mógłbym tam przerzucić w sumie. O ile bym zbudował jeszcze jeden power generator. Teraz możemy się tu przerzucić. Boostować to? No, zupgrade'ujmy jeszcze budynek. Właśnie. Widzicie, że tego prądu nie będziemy używać zbyt wiele, bo budynek jest upgrade'owany. To samo możemy upgrade'ować tutaj. Stać mnie? Nie stać mnie. Ale gdybym to zraszował i by się udało, dostanę pieniążki. Cholera jasna! Dobra, nie szkodzi. Oni się z tym uporają, a przynajmniej powinni. I teraz tak, mamy jakby ograniczoną możliwość rozbudowywania się, czyli tutaj widzicie do tej strony. No i tutaj do samego dołu, tylko że kamienie trzeba niszczyć, żeby się wybudować, więc to jest problemem. Żeby budować się niżej, potrzebujemy jeszcze, zaraz wam pokażę, tylko niech ugaszą to. A, mamy kolejnego dwellersa. Czym ty się charakteryzujesz? P. To chyba było P potrzebne? Nie, to było S potrzebne, ale S też masz coś? Nie. No to ty niestety musisz iść tylko tutaj na dół. No, chociaż w sumie bardziej byś się nadawał tu. A tu byśmy przenieśli ciebie. No, dobra, zrobimy to. No, dobra, niech tak będzie. W ten sposób. I w tym momencie możemy zbudować kolejne pomieszczenie. Ale pozwólcie, że dokończę to mówić. Elevator, czyli windę. Trzeba zbudować windę w dół, żeby budować się w dół, co jest raczej logiczne. Co my tu mamy teraz jeszcze? Storage room. Odblokuj. Magazyn. Magazyn też warto mieć. A jakże? Magazyn sobie może postawimy tutaj. Tak for sure. W magazynie nie musi nikt pracować, magazyn daje nam po prostu miejsca. O, tutaj miejsca na te wszystkie rzeczy. 3 na 20 możemy mieć różnych rzeczy przy sobie. No ale dobrze, level up dla tego pana. I co, w zasadzie to jest wszystko, co mógłbym powiedzieć o tej grze. Rozgrywka może trwać praktycznie w nieskończoność. Ale prądu możemy dostawać dużo, zobaczcie, 52 nawet.
Czyli bardzo spoko. No ale cóż, to jest na tyle, co chciałbym wam pokazać o darmowej grze na Steam Fallout Shelter. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć. Siemasz, słuchaj, mam ważną sprawę. Jeśli podobał ci się materiał, to daj suba. Aby być na bieżąco, wciśnij taki dzwoneczek, a potem zaznacz opcję, że chcesz otrzymywać powiadomienia. To dość istotne, ponieważ YouTube nie wyświetla moich filmików. Jeśli zaś uważasz, że materiał był godny uwagi, to daj łapkę w górę i napisz coś miłego. Przytulam ci serduszko.